Teraz się nagrywa. Cześć kochani i witam was gorąco na moim kanale Dorota z Freaks. Co te psy? Psy, cicho! Dzisiaj nie będę się z wami malować, a chwilę sobie pogadamy. Koniecznie chcę was zaprosić do wspólnej twórczej zabawy. Jeśli jesteście moimi stałymi obserwatorami, to doskonale wiecie, że ostatnie miesiące zdominował temat konkursu Next Face Awards Polska. Dostałam się do finałowej piątki i ten temat całkowicie po prostu mnie pochłonął. I zanim wrócimy do normalnego trybu Dorota z Freaks, czyli wiecie, takie zwyczajne rzeczy, wcielanie się w dziwne postaci i szalone charakteryzacje, to chcę jeszcze poświęcić chwilkę na fajny konkurs, który pozwoli mi poznać was również od tej kreatywnej i twórczej strony. Podczas całej tej przygody z konkursem Nyxa ja i inni uczestnicy zostaliśmy po prostu obsypani ich produktami. Mam co testować przez naprawdę długi jeszcze czas, ale tych dobroci jest tyle, że absolutnie czuję, że muszę i bardzo chcę podzielić się nią z wami. A więc spieszę ogłosić, że od dzisiaj do 24 lipca trwać będzie konkurs dla wszystkich moich frików. Na początek może pokażę wam, co jest do wygrania. A do wygrania jest całkiem spora paka produktów Nyxa, umieszczonych w takim oto pięknym holograficznym woreczku. O. Z tego, co tak mniej więcej obliczyłam, to główna nagroda warta jest prawie 1000 zł. Zostańcie do samego końca i pokażę wam, co jest dokładnie w tej paczce. A teraz szybciutko powiem wam, na czym będzie polegał konkurs. Ponieważ kosmetyki Nyxa są kolorowe i bardzo inspirują do tworzenia niezwykłych, kreatywnych makijaży czy charakteryzacji, dlatego też nie chciałam robić zwykłego rozdania, tylko wykorzystać taki konkurs właśnie, aby trafiły one do tej osoby z was, która zrobi z nich najlepszy użytek. A oto są trzy kroki, które musicie wykonać, żeby wziąć udział w tym konkursie. Po pierwsze, trzeba stworzyć charakteryzację, makijaż lub face painting inspirowane jedną z moich prac, które znajdziecie na YouTubie, Facebooku lub Instagramie Dorota z Freaks. Po drugie, wykonać zdjęcie i wrzucić je na swój profil na Instagramie. Po trzecie i bardzo ważne, żebym mogła was odnaleźć, oznaczyć mnie w opisie tego zdjęcia i dopisać hashtag DFKonkurs. I pamiętajcie, charakteryzacja nie musi być profesjonalna, zdjęcie nie musi być profesjonalne. Chodzi o to, żebyście pokazali swoją kreatywność, żebym mogła poznać was od tej szalonej, kolorowej, twórczej strony. Wasze prace absolutnie nie muszą być przełożeniem 1:1 pracy, którą ja wykonałam, chociaż mogą być, jeżeli na to macie właśnie ochotę. Mogą to być zupełnie luźne interpretacje, wszystko w waszych rękach. Pokażcie, jak wy to czujecie. Ja jestem bardzo podekscytowana i bardzo chcę zobaczyć wasze spojrzenie na to, co ja kiedyś tam sobie wykombinowałam. A teraz pokażę wam, co możecie ode mnie otrzymać. Aha, no i bardzo ważne jest to, że oprócz głównej nagrody przewiduję jeszcze przynajmniej dwa wyróżnienia, ale to już będą niespodzianki. Teraz pokażę wam główną nagrodę. Po pierwsze i chyba najważniejsze, coś, co jest niezbędne i dla osoby początkującej w charakteryzacji i na pewno przyda się tym, którzy już coś mieli z tym do czynienia. Są to farby tłuste SFX Cream Color w 6 kolorach. A widzicie? Mam tu już kolorową rękę. To moje usta. Mamy niebieski, zielony, biały, czerwony, czarny i fioletowy. Żeby utrwalić te farby, doskonały będzie dedykowany im specjalnie puder SFX i specjalnie do niego świetny, duży pędzel do pudru. Kolejną rzeczą jest rozświetlacz Liquid Illuminator w 3 odcieniach. I żeby ten błysk dopełnić, rozświetlacz Duochromatic. Co jeszcze? Pomadka NYX Lingerie w 6 fantastycznych, nude'owych odcieniach. Pomadki NYX Liquid Suede w 2 odcieniach, jednym takim fajnym, żarówiastym, różowym i drugim bardziej stonowanym.
To jest ten rodzaj pomadki, którą ja dziś mam na sobie. Kredka, a właściwie produkt do brwi 3 w jednym w kolorze czarnym. Pewnie wy kreatywni ludzie znajdziecie wiele zastosowań do takiego produktu, nie tylko brwi, ale do brwi doskonały. Liner Vivid Brights w kolorze różowym. A na koniec jeszcze dwa cukiereczki, mianowicie rzęsy Wicked Lashes. Dość wyrazisty model, doskonały do wyrazistych makijaży. I na koniec prawdziwy cukiereczek, brokat, którym wszyscy po prostu się zachwycają. Glitter Brilliance? Chyba tak to się wymawia? Mogę się mylić? W kolorze Crystal. I tak prezentuje się moja paczuszka, którą dla Was mam. Myślę, że jest to prawdziwa gratka dla osób, które zaczynają swoją przygodę z make-upem czy charakteryzacją, ale myślę, że taki zastrzyk kosmetyków przyda się każdemu. Zachęcam koniecznie wszystkich, żeby spróbować swoich sił, pobawić się, dać się poznać z tej twórczej strony. A przy okazji, zanim się pożegnamy, chciałam Was zapytać, jak podobał mi się mój dzisiejszy makijaż. Zaczynam korzystać z bogactwa kosmetyków i przede wszystkim kolorowych pomadek, które mam w swoich zbiorach. I przekonuję się powoli do takich szalonych kolorów na moich ustach. Napiszcie koniecznie, jak Wam się to podoba. Mi się całkiem podoba. Pewnie pamiętacie, że zawsze podkreślam, że nie jestem w tym mistrzynią, ale coraz pewniej czuję się już w tym temacie i chętnie po prostu Wam coś pokażę i zrobię to z Wami, jeżeli tylko macie na to ochotę. A tak w ogóle, to jeśli śledzicie mojego Instagrama, to wiecie, że ten materiał o konkursie nagrywałam już raz wczoraj z zielonymi ustami, ale niestety karta SD w aparacie zrobiła mi psikusa, zepsuła się, a ja się nie zorientowałam i nagrało mi się tylko kilka minut materiału i była klapa. Przełknęłam tę gorzką pigułkę i postanowiłam nagrać dzisiaj jeszcze raz. Materiał miał wyjść 11 w moje urodziny, ale to się najwyraźniej nie uda. Żałuję, bo konkurs miał być właśnie konkursem urodzinowym. Ale niech nadal tak będzie, bo w końcu nagrywam go właśnie w swoje urodziny. To nic, kochani. Ja lecę. Dzięki za Waszą uwagę. Aha, i już niedługo widzimy się z kolejnym materiałem. Wracamy do trybu charakteryzacyjnego i oczywiście wracamy do serii Na Wasze życzenie. To już nie gadam. Widzimy się już niedługo. Buźka i do zobaczenia.